Tak, aha, dobrze. Szanowni Państwo, ponieważ moi koledzy już powiedzieli, Aleksander Jarosławski, wójt gminy Płońsk. Powiedzieli, co chciałem powiedzieć, ale powiem tak. Może byśmy się skupili na pozytywnych aspektach oddziaływania lotniska i działalności tutaj samorządu województwa i samorządu nowodworskiego na cały ten teren. Powiem Państwu tak, to jest oddziaływanie nie tylko na powiat nowodworski dla mieszkańców Nowego Dworu, ale całego powiatu płońskiego, który liczy około 90 tysięcy mieszkańców. Moi koledzy powiedzieli o tych aspektach. Rozwój gospodarczy Modlina to jest rozwój gospodarczy kilkudziesięciu powiatów i całej tej części Mazowsza. W związku z tym chciałem wszystkim tutaj podziękować za to, że rozpoczęto tę inicjatywę i ona jest kontynuowana i będziemy te inicjatywy i rozwoju Modlina i całego tego lotniska wspierać wszyscy samorządowcy z powiatu płońskiego. Mówił tu burmistrz, jest nas 12, 12 gmin, burmistrzowie i wójtowie są za tym, aby następował szeroki rozwój oddziaływania na innych mieszkańców z innych powiatów. A proszę Państwa, ponieważ są perspektywiczne plany rozbudowy tras numer 7, numer 10 i wszelkiego rodzaju połączeń tutaj komunikacyjnych i przede wszystkim to jest nadzieja na przyszłość. I teraz tak, ta nadzieja nie powinna być nam odebrana. Uważam bez względu na to, kto jakiekolwiek ma plany, to my przeciwko innym planom Radomia i innym rzeczom zaplanowanym w perspektywie strategicznej kraju nie występujemy. Natomiast musimy zwrócić mądrość. Mądrość polega na tym, że Modlin był udaną inicjatywą i należy ją kontynuować. Będą wspierać tę inicjatywę samorządowcy ziemi polskiej. Dziękuję bardzo.